czasie uwielbienia miałam wizję takiego wielkiego muru białego i po chwili ten mur się odsunął, patrzyłam na niego z perspektywy Boga, tak jak Bóg patrzy na nas. Okazało się, że ten wielki mur to było zwykłe pranie powieszone na lince. I za tym murem, czyli za tym praniem, były wszystkie rozwiązania dla danych problemów. I my bardzo często w ten sposób podchodzimy do problemów. Patrzymy na nie jak na wielki, przerażający mur, a okazuje się, że wystarczy podjąć decyzję, podejść, szarpnąć i to pranie po prostu spadnie, rozsypie się. A diabeł bardzo często, jest to jego ulubiona zabawa, zmiany nazwy tego, co się w naszym życiu w tej chwili dzieje. Amen. To ważna sprawa. To jest bardzo ważna rzecz. Ta zmiana nazwy. On tak robi. To jest podstawowy element jego kłamliwych działań. Rozumiecie to? To jest to, bo to prorocza informacja jest. Analizuj to, co się dzieje w twoim życiu, bo pierwsze nazewnictwo, pierwsza analiza, bardzo możliwe, że jest w ogóle chaotyczna i lękowa. Rozumiesz? Jest takie przysłowie, nie taki diabeł straszny, jak go malują. On się maluje w ten sposób, on taki obraz wymalowuje. On wymalowuje taki obraz. Stało się coś strasznego. Tak bardzo mi źle, tak ciężko, tak się źle czuję. Taka rzecz mi się stała, taka rzecz się zawaliła. Wiecie, o co chodzi? Jest na to sposób. Można sobie włączyć taki program dokumentalny o Auschwitz na przykład. Wiesz? Pół godziny obejrzenia filmu dokumentalnego o obozie koncentracyjnym. Przeciętny dzień w obozie. Twoje problemy zupełnie zmienią nazwę. Od razu problemy zmienią nazwę. Od razu. Wiecie? Ja mam osobiście taką metodę. Zbieram sobie różne informacje. I mam w środku kilka takich scen, które sobie zapamiętałem z życia mojego dziadka i babci. Ja je pamiętam. Pamiętam, jak dziadek się chował w piwnicy przed Urzędem Bezpieczeństwa. Babcia stała na tej piwnicy, a ubecy ją tak bili, pytając, gdzie jest dziadek, że poroniła. A ona nie powiedziała, on był pod podłogą. Jak się zdarzają trudne sytuacje w moim życiu, to sobie przypominam na przykład taką rzecz. Wiesz? Na czym polega na przykład determinacja, zdecydowanie i jak jej było trudno wytrzymywać pałki u beków. Przypominam, że nie była odrodzona z Bożego Ducha. To ważna rzecz. Diabeł zmienia nazwę tego, co się dzieje w twoim życiu. On z igły robi widły. On zawsze ci pokaże Goliata. Jeżeli nie podejdziesz do tego z mentalnością Dawida, ja kocham tą mentalność, bo on tego nie nazywa. On mówi, co to jest? Oni mówią, to jest wielki Goliat. To wielki harcownik, to wielki wojownik, potężny, wiecie? A Dawid mówi, co to jest? To, co to tam wyszło? Rozumiecie? Jezus to syn Dawida. Poglądy Dawida, jak przepuścisz przez filtr Ducha Świętego, to zobaczysz poglądy Jezusa.
człowiek krzyczy i mówi, ale mam problem, a Jezus mówi, co to jest? Co to jest to? A człowiek to nazywa. Nie nazywaj rzeczy tak, jak ci proponuje diabeł. Nie nazywaj ich tak. Rozumiesz? Nie nazywaj ich tak. Ja w tym samym, słuchając Artura, tak pomyślałem, że jeszcze powiem moją metodę. Bo ja sobie w takich sytuacjach wyzwań często przypominam, ile razy w przeszłości diabeł już mi mówił, że no tego to już nie przejdziesz. Ile razy pokazywał nam, że to jest góra większa od nas. Zobaczcie, a wszyscy tutaj dzisiaj jesteśmy. Ile było takich sytuacji, których stojąc przed nimi wydawało nam się, że są nie do przekroczenia. Ale przekroczyliśmy i tą, i kolejną, i wiele kolejnych. To jakby w tym temacie chciałem tylko, żebyśmy czasami właśnie mieli taką refleksję i potrafili spojrzeć w przeszłość, ile już przeszliśmy.